Jak opanować chaos na tripie? Jak integrować doświadczenia? Ja mam trochę niepopularne poglądy i mam swoje własne obserwacje. I dzisiaj się nimi z Wami podzielę, a zrobicie sobie z tym, co chcecie. Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji lub narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym podcaście. Moja dusza ostatnio szaleje na niebiesko i moja szafa zrobiła się niebieska bardziej niż była. To jest dosyć ciekawy proces, słuchajcie. A dzisiaj pogadamy sobie o tripowaniu. Ja dostaję od Was bardzo dużo takich pytań ostatnio. Pytacie mnie o integrację, pytacie mnie o, tym, o to, jak bardziej skutecznie i lepiej pracować, A czym się różni tripowanie na zewnątrz, do środka, jaka jest różnica. O tym też będziemy mówić, ale chyba nie dzisiaj. Dzisiaj chciałabym się skupić na takim aspekcie terapii psychodelicznej, który jest bardzo dla mnie istotny, jeśli chodzi o pracę z psylocybiną, dlatego że jakby ja mam trochę wrażenie, że, że trochę... Za bardzo mistycznie podchodzimy w ogóle do całego tematu, i mamy takie poczucie, że, że to są takie duchy nieokiełznane, z którymi ciężko jest nam pracować. I dla mnie, Psylocybina jest przepięknym nauczycielem, cudownym, ale jednocześnie takim nauczycielem, który chce mnie uczyć i chce mnie pokazywać pewne rzeczy. I Psylocybina pokazała mi olbrzymie zasoby, które możemy mieć, jeżeli pracujemy z tym świadomie. A mam wrażenie, że to, co się dzieje tak w mainstreamie, to jest tak trochę praca na nieświadomym. I ja oczywiście jestem olbrzymią fanką na pracy na nieświadomym, i po części pseudocybina kuriozalnie jest pracą na nieświadomym, ale w świadomości. To jest takie kuriozum tego, ale dobrze. Jak opanować ten chaos? I dlaczego czasami dzieje się za dużo? I dlaczego czasami dzieją się rzeczy, które trudno jest ogarnąć? Ktoś mi ostatnio zadał pytanie, jak to jest, raz dostaje taką informację, później taką informację? Dlaczego czasami dostaje sprzeczne informacje? W ogóle o co chodzi? Czasami. Jest po prostu wręcz takie overwhelming, bym powiedziała po angielsku, bo to jest świetne słowo, które pokazuje to, co się może wydarzyć podczas doświadczenia. Czasami mamy wrażenie, że to doświadczenie jest jak tajfun, który nas zabiera, który po prostu no, ciężko jest opanować. I jak znaleźć ten spokój wokół cyklonu? Jak po prostu znaleźć tą przestrzeń, w której jesteśmy my spokojni, wiemy dokładnie, co się dzieje, mamy klarowność. I mamy umiejętność pracy właśnie z huraganem, z tajfunem. No jak ktoś w ogóle, jak ja komuś mówię, że, że ja jestem w doświadczeniu w takiej przestrzeni. Gdzie jakby po części to kontroluje, ale to nie jest taka kontrola nam znana tak na co dzień umysłowo, ale że ja jestem w takiej współpracy i doskonale wiem, co się dzieje przez cały czas, doświadczenia, to wszyscy patrzą na mnie jak na wariatkę i uważają, że kłamie albo że, że jakby nie rozumiem czegoś, albo pewnie nie doznałam tych takich ciężkich, takich bardzo intensywnych rzeczy, bo oni wszyscy doznają i tak dalej. Ja tutaj nie będę się stawiać w roli osoby, która jakby doznała czy nie doznała. Swoje przeżyłam. Byłam bardzo często w chaosie, widziałam ten cyklon, spotykałam się z tym morzem, ale jednocześnie byłam też bardzo, bardzo otwarta na to, co pokazywała mi i na to, czego mnie uczyła. I szczerze mówiąc, też po części. Te rzeczy, które dostawałam tam, później przenosiłam na to moje normalne życie i teraz też mam już w tej chwili taki stan osobiście, że jakby no nie za bardzo potrzebuję nawet pracy z psucybiną, żeby osiągać niesamowite rezultaty. Ja oczywiście mam do niej olbrzymi szacunek i bardzo tęsknię do tej przestrzeni terapeutycznej z nią, i wiem, że ona jest w stanie mi jeszcze pokazać bardzo dużo, ale też wiem, że uzyskałam cudowne narzędzia, które pozwalają mi pracować tutaj. Ale dobrze, wróćmy do tego tripowania i tego, co jest bardzo istotne. W pracy, żeby opanować ten cały, ten cały kram, i to całe wesołe miasteczko, które się tam odbywa czasami. Po pierwsze, to, co jest, podstawową rzeczą. Ja opieram swoją terapię psychodeliczną, bo tak nazywam pracę z psilocybiną. Nie staram się robić z tego nie wiadomo jak wzniosłej czynności. Ja oczywiście mówię o tym ceremonia, bo jest to dla mnie kwestia bardzo istotna, bo ja mam olbrzymi szacunek dla tej medycyny i wiem, że to nie jest lekarstwo takie jak lekarstwo powiedzmy zachodu. Jest to zupełnie inna praca, więc jakby w pewien sposób traktuję to jako jakąś swoją Ceremonię, ale mam też do tej pracy takie podejście nie wnoszące tego w rangę bóstwa, czy takiego uwielbienia. Ja mam w dużej mierze bardzo dużą otwartość na tą pracę i opieram terapię psychodeliczną na trzech filarach. I uważam, że bez tych trzech filarów bardzo ciężko jest pracować i bardzo ciężko jest opanować pewną nieprzewidywalność i też pewien, pewien chaos. I te trzy filary są następujące. To jest po pierwsze intencja, po drugie uważność, a po trzecie klarowność. I to są te trzy rzeczy, bez których ciężko jest pracować i ciężko jest znaleźć ten spokój w oku cyklonu, bo ciągle nas porywa gdzieś, ciągle jesteśmy gdzieś wyrywani. Przesuwani. Ja bardzo długo pracowałam na wykształcenie w sobie tych wszystkich cech. Możliwe, że to też wynika z tego, że ja tych doświadczeń miałam bardzo dużo i każde doświadczenie mnie uczyło czegoś i jednocześnie pozwalałam się bardzo mocno prowadzić. Ale to, co jest rzeczywiście tą rzeczą, która jest takim kluczem absolutnym, bo oczywiście uważność i klarowność jest bardzo istotna. Ja będę o niej za chwilę mówiła, ale to, co jest takim absolutnym kluczem. To jest intencja. I tutaj słuchajcie, ja pamiętam swoje czasy, kiedy ja jeździłam na ceremonii ajałaski, kiedy ja jakby też pracowałam z psocbiną i pamiętam swoje intencje, i pamiętam też intencje innych ludzi, ponieważ na ceremoniach bardzo często były tak zwane ceremonie słowa, gdzie każdy nagłos wypowiadał swoją intencję. I czasami też rozmawiam z ludźmi, którzy mi opowiadają o swoich intencjach, i uśmiecham się w tej chwili sama do siebie. Bo jak sobie przypomnę ten czas, jak sobie widzę, w jaki sposób i w jakim to kierunku idzie, i nikt tych ludzi jakby nie, nie pokazuje im tego, że to nie jest dobre i ludzie przyjeżdżają z intencjami na przykład nie wiem pokoju na świecie. Ludzie przyjeżdżają z intencjami zdrowia dla swoich najbliższych. Ludzie przyjeżdżają z intencjami, które w ogóle ich nie dotyczą, albo ludzie przyjeżdżają z intencjami oświecenia, albo przyjeżdżają z intencjami takimi, żeby medycyna dała im to czego oni potrzebują. I rzeczywiście przy tego rodzaju intencjach bardzo ciężko jest opanować chaos. Bo tak naprawdę wchodzimy w doświadczenie, totalnie nie wiedząc, gdzie, po co, na co idziemy. I oczywiście w takim doświadczeniu, w takim chaosie czasami możemy znaleźć piękno, możemy znaleźć miłość, możemy spotkać się z jakimś cudem, ale ja jestem na przykład osobą, która uważa, że praca powinna być usystematyzowana, bo wtedy ma największy sens. To jest oczywiście moje. I jakby ja gdzieś, będąc w procesie pracy z psylocybiną, postanowiłam sobie, że po prostu ja chcę, żeby ta praca miała sens, żeby ona nie była taka chaotyczna i rozedrgana, że tu mam tripa, coś mi przychodzi, ale później nie wiem w sumie, o czym to było. Przychodzą mi sprzeczne informacje, ja nie wiem, co mam z tym fantem zrobić, ja nie wiem, czy ja mam wierzyć w to, co ja usłyszałam na tripie, czy ja mam to puścić. Jak ja sobie w ogóle mam z tym fantem poradzić? I to jest rzeczywiście trudne miejsce, bo oczywiście wtedy dochodzimy do tej kwestii integracji. I moim zdaniem, jeżeli pracujemy bez dobrze wykształconej intencji, to niestety będziemy się stykać z tym problemem integracji. Że ten problem integracji będzie nam się pojawiał, będziemy mieli. E, problem w ogóle z zintegrowaniem samego doświadczenia czasami. Ono może być przyjemne, przyjemne, ale też z przeniesieniem go na swoje codzienne życie, bo na przykład fajnie jest, jeżeli pojedziemy na ceremonię i doznamy takiego oświecenia, zobaczymy, że jesteśmy tylko tu i teraz, spotkamy się z nieograniczoną miłością i tak dalej. To są przyjemne doświadczenia, które mogą jakby też po części e, obudzić nas z depresji, pokazać nam, że tak powiem inne jakości, ale z drugiej z drugiej strony, to jakby też jest kwestia tego, jak my to później przeniesiemy do naszego codziennego życia. I fajnie, jeżeli te rzeczy nam się zintegrują od razu, i wtedy jest super, to znaczy, że dobrze wykonaliśmy pracę na, w doświadczeniu, bo jeżeli rzeczy nam się nie zintegrują od razu, jeżeli w trakcie doświadczenia nie jesteśmy w stanie integrować tego, co do nas przychodzi, to de facto nasza praca jest trochę nieefektywna. I de facto, wiecie, bo całe doświadczenie, na przykład w moim przeżywaniu, polega na tym, że ja wchodzę bardzo często w doświadczenie z tak zwanymi laserowymi intencjami. Ja sobie wybieram taki kawałek do pracy. Ja nie wybieram sobie ciebie całej do pracy, ja nie wybieram sobie e, jakby wszystkich przestrzeni do pracy. Nie, ja wybieram sobie taki niewielki, malutki kawałek do pracy i ja z tym kawałkiem pracuję. I w momencie, kiedy ja mam tak laserowo dobraną intencję, e, to chwila, kiedy ja wchodzę w chaos, jednocześnie mając wykształconą uważność, którą mam w ogóle na co dzień, ale mając silnie wykształconą uważność. Ja wtedy wchodzę w to doświadczenie i szukam tego, co jest związane z moją intencją, i wtedy, w tym całym chaosie, ja wiem dokładnie, gdzie mam iść, bo od razu mi się to pojawia, ja, ja to szybciutko znajduję. Oczywiście wiadomo, że jest ten moment, ja też mam taki moment, kiedy mnie szarpie na początku, kiedy jestem w tej przestrzeni wesołego miasteczka, takiego, takiej trzęsiawki, ale biorąc pod uwagę, że mam w sobie te cechy takie jak uważność i klarowność, ja natychmiast przechodzę dalej, tak? ja natychmiast wchodzę już na tą autostradę, bo ja wiem, gdzie ja jadę. To jest mniej więcej tak, jakbyście podróżowali bez mapy, i z mapą. I jakby, oczywiście, czasami podróż bez mapy jest bardzo ciekawa i może być takim doświadczeniem pięknym, może być doświadczeniem rozwijającym, jak podróżujemy bez mapy, jak jest, że tak powiem, patrzymy, żeby tylko doświadczać, ale z drugiej strony podróż bez mapy, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś efekt i na przykład dojechać do jakiegoś miasta, no to może się okazać, że jak podróżujemy bez mapy, to jest czasami bardziej, e, z, z większymi komplikacjami i dłużej po prostu. No, tak, no, ta podróż oczywiście bez mapy może gdzieś nas zaprowadzić, również bardzo ciekawe rejony, okay. jak ktoś lubi, e, to spoko. Natomiast ja w mojej terapii e, pracuję z mapą. Bo lubię też tą swoją mapę, bo ta mapa, bo jakby posiadanie tej mapy zmusiło mnie do pewnej uważności. Bo żeby w ogóle wejść w doświadczenie i pracować z intencją, to jest kwestia tego, że ja przede wszystkim muszę być bardzo uważna na swój wewnętrzny proces. Ja muszę zobaczyć, co się dzieje i muszę też wybrać. Muszę też wybrać z czym chcę pracować. I ja popełniałam wiele błędów, na przykład wcześniej pracując z psylocybiną, że na przykład chciałam wszystko załatwić za jednym razem. Nie? Bo to jest też takie poczucie, że jest bardzo dużo takiej przestrzeni mówienia, że pracuje się z psylocybiną rzadko. Że to są doświadczenia takie strzały. Raz na pół roku, raz na rok, jedziesz, masz ceremonię, pracujesz, super. Okej, okay. ktoś tak lubi, spoko. Ja tego jakby ja uważam, że trzeba pracować tak, jak człowiek chce. I jeżeli jest przestrzeń do pracy, jeżeli nie mamy pootwieranych pewnych tutaj kwestii w życiu rzeczywistym i nie umiemy pracować bez tego, to czasami fajnie jest sobie takie wsparcie, nawet załatwić długotrwale i te sesje po, na przykład zrobić terapeutycznie. Częściej. Ale oczywiście to jest kwestia też wyboru i też kwestia jakiejś odwagi. Ja też mam bardzo, bardzo dużą wiarę co do tego, że jakby fajnie by było, gdyby można było jednak pracować terapeutycznie z terapeutą, bo to jest też bardzo fajna rzecz do pracy. Jak się pracuje z terapeutą, to nawet nie chodzi o pracę z szamanem, ale z terapeutą, który też jest w stanie. Poprowadzić kogoś do jego intencji i pokazać mu te, te pewne rzeczy. Wiecie, to jest też tak, że ta przestrzeń psychodeliczna wydaje się być taka mistyczna, taka nieodgadniona, taka, taka trudna czasami do, do ogarnięcia. Tam się rzeczywiście bardzo, bardzo dużo dzieje, ale prawda jest taka, że tak jak we wszystkim, jak wejdziemy w tą przestrzeń skupienia i mamy dokładnie wiedzę na temat tego, z czym chcemy pracować. Powiedzmy, tak jak moja intencja, chcę zobaczyć, co jest poza szumem. Prosta, krótka, nieskomplikowana intencja, gdzie psychocybina pokazała mi dokładnie, co jest poza szumem. Ja wiedziałam, że to będzie trudna intencja, wiedziałam, że to będzie trudne spotkanie, wiedziałam, że wyjście poza szum będzie mnie trudne bo jeżeli coś szumi, to ja tego nie chcę zobaczyć, więc ja postanowiłam się spotkać z tym, czego nie chcę zobaczyć, no, dosyć trudna kwestia, ale jakby też bardzo często jest tak, że jeżeli nie mamy jeszcze w sobie takiej przestrzeni uważności, że nie jesteśmy w stanie sobie dobierać tych laserowych intencji, takich intencji, gdzie wybieramy sobie naprawdę jeden drobny kawałek do pracy i wtedy jesteśmy w stanie o, o, jakby opanować to, co się dzieje i pójść w dobrym kierunku, to fajnie jest pracować jako intencje, wybierać sobie konkretne kolory i konkretne czakry. I w takiej sytuacji e, nie będzie to aż tak totalnie laserowa intencja, ale będziemy jakby działać już w jakiejś takiej przestrzeni i będziemy się też uczyć obserwacji swojego własnego procesu. I ja e, bardzo dużo, znaczy nadal pracuję z czakrami i nadal lubię sobie zadawać jakiś konkretny kolor na doświadczenie, chociaż może już też troszeczkę mniej, bo ja się nauczyłam już troszeczkę inaczej patrzeć na swój proces, ale to jest też bardzo istotne, żeby spotykać się na przykład konkretnie z jedną czakrą. I też jakby absolutnie nie rekomenduję, żeby się spotykać na przykład, nie wiem, z czakrą sakralną i z czakrą podstawy razem w trakcie jednego doświadczenia. Trzeba dosyć mocno uważać też na kolor żółty, bo spotykanie się na przykład ze swoim potencjałem czasami bywa trudne, więc też trzeba na to uważać. Ale ogólnie zadawanie sobie takich intencji, jest bardzo, bardzo istotne. I jakby ja absolutnie wierzę w to, że zadając sobie odpowiednią intencję, jesteśmy w stanie dużo łatwiej opanować chaos, który panuje wokół nas, bo wtedy wiemy, czego szukamy. Jesteśmy w tej przestrzeni. Aha, wiem. Dobra, to ja się rozejrzę. Oczywiście, wiadomo, że żeby się rozejrzeć i żeby jakby pracować w ten sposób, no to musimy mieć jeszcze te dwa kolejne filary, czyli uważność i klarowność, ale mając intencje, no jest nam zdecydowanie łatwiej, bo już po prostu wiemy, gdzie się mamy zahaczyć w pewnym momencie. No, i ta uważność i klarowność to są rzeczy, które musimy ćwiczyć tutaj na co dzień. Oczywiście z klarownością jest tak w przestrzeni pracy z psylocybiną, że ona bardzo często pojawia się samoczynnie. To znaczy, mamy dużo łatwiejszy dostęp do klarowności i mamy dużo łatwiejszy dostęp do możliwości przetwarzania pewnych informacji, dlatego że pslocybina działa w taki sposób, że wyłącza nam filtry. Ona nam wyłącza te wszystkie gówniane rzeczy, które mamy w głowie i które na przykład są czasami jakimś tam takim, taką zasłoną, dymną dla nas. Ona nam często wyłącza właśnie, nie wiem, jakieś nasze fatalne poczucie własnej wartości. Ona nam wyłącza jakiegoś tam zewnętrznego krytyka i zewnętrznego obserwatora. I to jest rzeczywiście to, co robi e, psylocybina, więc z tą klarownością i z takim, z takim taką przestrzenią rozpoznań, tak? żeby już rozpoznać tą kwestię, e, kwestię na psylocybini jest dosyć łatwo i e, to jest też fajna e, przestrzeń do obserwacji, popatrzeć sobie na to, co nam robi psylocybina w kwestii wyłączania nam naszych własnych przyzwyczajeń. Ja nie wiem, czy wy kiedykolwiek zauważyliście, ale spróbujcie sobie zaobserwować, w szczególności jak na przykład jesteście już w takim stanie, kiedy kończy się doświadczenie i spróbujcie zacząć wykonywać jakieś takie czynności, które do tej pory robicie mechanicznie, tak? Oczywiście nie, że tam żadne prowadzenie maszyny i tak dalej, ale takie czynności, które robicie mechanicznie, które robicie zawsze i może się okazać, że nie będziecie pamiętać, jak robicie to zawsze. I wiecie... Jak czasami robimy coś wielokrotnie, jakąś taką powtarzalną czynność, na którą już nie zwracamy uwagi, ona jest gdzieś już poza naszą świadomością, to jakby po prostu robimy to samoczynnie i wiemy, w momencie, kiedy zrobimy to inaczej, to poczujemy, że zrobimy to inaczej. Natomiast psylocybina daje taki efekt, że my po prostu nie będziemy czuć, jak robiliśmy do tej pory. Po prostu będziemy każdą czynność wykonywać, i ona nam się będzie wydawać, jak, jak, że tak powiem, jakbyśmy ją wykonywali po raz pierwszy. Czyli będziemy ją robić z pełną świadomością. E, Przedocybina ma zdecydowanie takie działanie, i ja to działanie odkryłam e, jakby czasami ze zgrozą, bo, bo mi się wydawało, że, że, że coś mi się z głową dzieje. To oczywiście później, następnego dnia, jak już przechodzi całkowicie, jak już jest zniesiony ten e, cały efekt działania Przedocybiny, to nam oczywiście wraca ten cały automatyzm, ale to jest w ogóle też bardzo fajne do odkrycia, że można pewne rzeczy robić. Robić inaczej. Więc Slocybina ma takie działanie, że ona znosi nam te wszystkie filtry. Ona pozwala nam na rzeczywiście takie spotkanie nas z samymi sobą. Bardzo często też w tej przestrzeni psychodelicznej bardzo łatwo jest wejść w przestrzeń serca i pracować z przestrzeni serca. Ja o tej przestrzeni serca będę niedługo mówić, tak? To jest też temat dla mnie bardzo ważny. Ja jakby, na przykład w ogóle pracując też, czy z ludźmi, oczywiście nie w Polsce, pracując jakby gdzieś. Jakby w tej przestrzeni, takiej mocno terapeutycznej, wiem, że tam nie ma miejsca, w szczególności jak się pracuje z kimś, że tam nie ma miejsca na pracę z poziomu głowy czy z poziomu ego, jest tam tylko i wyłącznie miejsce na pracę z poziomu serca. To jest niesamowite doświadczenie, jak człowiek widzi, kiedy przechodzi na ten inny level i na tą pracę z przestrzeni serca, ale to jest wszystko, wiecie, to jest wszystko na poziomie czucia. To w ogóle się wszystko dzieje poza głową, i to nam otwiera psylocybina. Później tutaj wracając, czasami bywać, ciężko przenieść to wszystko, co tam mamy. No, ale to jest też kwestia tego, że my się pewnych rzeczy uczymy tam. Widzimy je po raz pierwszy. Spotykamy się z nimi i też mamy jakąś taką potrzebę poszukiwania też tutaj. Ja o tym będę mówiła bardzo mocno w odcinku o otwieraniu e, przestrzeni serca i wchodzeniu w pole serca, e, i przenoszeniu tutaj tej jakości e, na, na nasze codzienne życie. I dlaczego jakby. Mm, Droga do naszego serca idzie przez nasze piekło. No, będę o tym dosyć mocno mówiła. To się mi też mocno zintegrowało ostatnio podczas mojego treningu. Ja bardzo dużo rzeczy zobaczyłam. To, to było niesamowite doświadczenie. Więc jakby wiecie, e, psychocibina jest też takim miejscem, które daje cudowną przestrzeń do pracy, ale jak sobie otworzymy już pewne rzeczy, to później zyskujemy dużo, dużo więcej możliwości pracy. Nie tylko bycia pod wpływem Pslocybinę również na przykład właśnie w procesie grupowym czy takim typowo procesie terapeutycznym. No ale dobrze, wracając jakby już, jak mamy tą intencję i mamy tą klarowność, która pod wpływem pslocybiny jest dosyć naturalna. Tak, że ta klarowność dosyć naturalnie występuje, tą klarowność później fajnie jest zabrać ze sobą, bo jak ją mamy tam, to fajnie jest ją zabrać ze sobą. Oczywiście czasami jest trudno, bo oczywiście nam się w pewnym momencie załączają te wszystkie filtry i to wraca, no i już nie jest tak różowo, ale jak będziemy pracować tak miejsce po miejscu i będziemy rzeczywiście pracować z tą intencją i będziemy jakby iść w tym kierunku, no to moim zdaniem, jakby jesteśmy w stanie zabrać wszystkie jakości, które tam spotykamy, również tutaj na życie codzienne. No i trzecia, ostatnia rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, i jest to rzecz, no, z której tak naprawdę ciężko jest też wybrać intencję i ciężko jest też później pracować z tą intencją w przestrzeni, i to jest rzecz, którą trzeba ćwiczyć. To jest, to jest mięsień, który należy w sobie wyćwiczyć, czyli to jest uważność. I ta uważność to jest takie, wiecie, po prostu podłączenie się też pod pewien strumień świadomości, bo ta uważność nam otwiera w ogóle bardzo, bardzo dużo takich przestrzeni. To oczywiście też wynika z kontaktu ze sobą, tak. Ale uważność jest takim miejscem, gdzie jesteśmy w stanie jednocześnie być w sobie, nie odcinać się w sobie, a z drugiej strony jesteśmy w stanie się obserwować. Czyli mamy. Mamy jakby dwie jednoczesne rzeczy w sobie. Mamy w sobie obserwatora, ale takiego, wiecie, bo nie chciałabym być też źle zrozumiana, bo ja bardzo długo miałam w sobie takiego obserwatora, który patrzył na mnie krytycznie. Takiego, tak, miałam takie poczucie w ogóle, że nie żyłam do końca we własnym ciele, tylko zawsze żyłam obok tego ciała. Żyłam obok tego ciała, obserwując się, patrząc, jak ja funkcjonuję, czy, czy to jest dobrze, jak mnie postrzegają inni ludzie, i to nie miało żadnego związku z uważnością. To miało związek z wewnętrznym krytykiem, z brakiem kontaktu z różnymi rzeczami. Natomiast tutaj mówimy o, po pierwsze, żeby dojść do tej uważności, to musimy. Zamieszkać tak naprawdę w swoim ciele. Czyli musimy wyjść z tej przestrzeni takiej toksycznej obserwacji siebie, musimy wyjść z tej przestrzeni takiego ciągłego krytykowania samego siebie, musimy dobrze rozgościć się w swoim ciele, a jednocześnie wejść w tą przestrzeń takiego obserwatora od środka czyli obserwatora swojego wnętrza, tego, co tam się w nas w środku dzieje. Czyli nie patrzenie na siebie z boku. Tylko patrzenie na, na nasz środeczek, tak? Obserwatora tego, który jest w środku, w samym, że tak powiem, środeczku. I on nam będzie bardzo, bardzo dużo rzeczy podpowiadał. I ja wiem, że jakby nie zawsze te rzeczy są łatwe do osiągnięcia, bo jak to mówią one step at a time, ja też na początku mojej pracy miałam bardzo duży problem z tym, żeby jakby jakby wejść w tą przestrzeń czy uważności. Czasami nie rozumiałam, e, jakie rzeczy, co się dzieje w tym doświadczeniu, a jednocześnie gdzieś posuwałam się krok po kroku. I dla mnie takim pierwszym krokiem i takim, taką pierwszą rzeczą, która pozwoliła mi e, zrozumieć mój własny proces i przestać się przejmować Integrowaniem, doświadczeniami, informacjami, które do mnie tam płyną, rozkminianiem tego, co się tam wydarzyło, to była właśnie praca z intencją. I mam takie wrażenie, że bardzo dużo rzeczy, które się działy w momencie, kiedy zaczęłam pracować z intencją, taką naprawdę, rzeczywiście bardzo konkretną, to wiele rzeczy jakby posuwało mnie dalej do przodu, do przodu, do przodu i osiągałam jakby kolejne możliwości, i też. To był też moment, kiedy ja przestałam integrować doświadczenia. Integrować, oczywiście, w cudzysłowie, bo ja te doświadczenia integrowałam od razu. I ja zaczęłam, ja zresztą nagrałam odcinek o integracji doświadczeń psychodelicznych i powiedziałam Wam wtedy wyraźnie, że w mojej ocenie, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje, tak? jakby jakakolwiek integracja, rozkminianie, opowiadanie o tym totalnie nie ma sensu, bo żeby w ogóle to zrozumieć, zrozumieć, to musimy wejść w przestrzeń serca. A bardzo często tutaj na poziomie tym 3D ciężko jest nam bardzo wejść w tą przestrzeń serca. To nie jest takie proste. I szczerze mówiąc, e, bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, że mają tą przestrzeń serca otwartą, a jednak nie mają. I ja sama, słuchajcie, e, miałam tak olbrzymi problem, żeby wejść w tą przestrzeń serca, żeby zrozumieć i żeby poczuć w ogóle, na czym to polega tutaj w tym świecie 3D. E, I nadal zadaję sobie pytanie, czy, czy mi się to tak w pełni udało i czy uda mi się to utrzymać, bo, bo, bo to nie jest proste, kurde. W tym świecie, ale jakby to rzeczywiście jest cholernie trudne. Więc jeżeli wam się doświadczenie nie zintegruje w trakcie, a zaświadczam wam, że jeżeli będziecie działać w tych trzech przestrzeniach, czyli intencji, klarowności i uważności, to doświadczenie będzie się wam integrować kawałek po kawałku. Wy wychodząc z doświadczenia będziecie widzieli dokładnie, co przeżyliście, o czym to było. I tyle. I e, jakby będzie się pojawiać w tym doświadczeniu bardzo dużo takich rzeczy, które będą tym cyklonem, e, które w ogóle nie będą dla Was na teraz, ani w ogóle czasami nie będą w ogóle do integracji. One po prostu będą. I, i te rzeczy trzeba zostawić, trzeba zakopać. I, I to jest też tak, że jak wchodzimy w to doświadczenie, i już jesteśmy w tym doświadczeniu i zintegrowaliśmy jakąś jego część, ale nie mamy do końca pewności i bardzo często słyszę dobra, no ja teraz będę jakby asymilował to co do mnie przyszło w tym doświadczeniu i integrował je dalej do mojego życia. I jakby dla mnie asymilacja tego rodzaju polega tylko i wyłącznie na tym, że ja to zostawiam. Ja tego nie dotykam. Czasami oczywiście się zastanawiam, ale staram się tego nie robić. Zastanawiam się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś mnie wstrząśnie i, i, i natychmiast przychodzi myśl, zostaw to. Zostaw to. Jeżeli to się ma zintegrować, to się zintegruje. I się zintegruje dokładnie samo w takim momencie, w jakim się ma zintegrować. A jeżeli to jest coś, co było tylko jakimś tam wyrzutem, jakimś tam elementem huraganu, to to się nie zintegruje nigdy. I trzeba po prostu żyć. I pójść dalej. No i jakby nie ma tutaj wielkiej i jakiejś olbrzymiej filozofii w tym wszystkim. Po prostu. Tak jest. I jakby ja już o tym wielokrotnie mówiłam. Ja rzeczywiście pracując w ten sposób, nie czuję się w jakikolwiek sposób zaskoczona przez medycynę. Ja zawsze przychodzę i dostaję dokładnie to, czego szukam. Ale też okazało się, że dzięki temu, że wykształciłam sobie taką metodologię pracy z psylocybiną, ja pracując terapeutycznie, pracując w procesie grupowym, pracując w jakiejkolwiek innej przestrzeni, takiej, która jest dla mnie samorozwojowa i posuwająca mnie do przodu. Ja też jakby mam bardzo dużą łatwość, żeby znajdować rzeczy do pracy. Żeby znajdować te swoje kawałki, z którymi muszę pracować. I czasami jest to trudne, bo ja w tej chwili jestem w takim bardzo, bardzo trudnym procesie. Będę wam o nim mówić, jak będę mówiła o tym otwieraniu bo, a, trochę przestrzeni serca, a, więc jakby czasami naprawdę a, trzeba tak. Jakby spotkać się ze sobą w dużej nagości, a żeby zobaczyć te kawałki, które mamy do pracy. I to mi też dała absolutina i nagle okazuje się, że jakby w dużej mierze jestem w stanie pracować bez niej. Jestem w stanie pracować bez niej i otwierać sobie takie przestrzenie, gdzie w ogóle bym się nie spodziewała, że, że będę w stanie kiedykolwiek tak patrzeć na siebie, i będę w stanie tak zaglądać w siebie, i jednocześnie mieć taką świadomość tego, co się ze mną dzieje. To jest niesamowita przestrzeń. I ostatnio ktoś mnie też zapytał odnośnie intencji, czy nie warto jest tak zrobić, żeby pójść do medycyny i po prostu poprosić ją o to, żeby nam dała tego, czego akurat potrzebujemy. I to jest oczywiście bardzo, powiedziałabym, taka noble intencja, czyli taka teoretycznie z wielkim szacunkiem do medycyny i w ogóle, i w ogóle. I ja niejednokrotnie tak robiłam, że miałam takie intencje jeszcze pracując na początku, jakby nie mając totalnie świadomości, jak i w ogóle i tak dalej. Ja tak robiłam bardzo często. I te doświadczenia były takie. No tak jakie były, no. działo się w nich dużo, nic nikt nie wynikało, w sensie, wiadomo, tam przeżywam jakąś miłość, jedno jest ze wszechświatem i tak dalej, i tak dalej, ale to jakby nie posuwało mnie do przodu w moim procesie, w sensie, ja nie czułam, że ja idę do przodu w moim procesie. To były piękne doświadczenia, cudowne często, niesamowite, przepiękne, ale nie miałam wrażenia, że, że gdzieś obdarłam kolejną warstwę, bo, wiecie, bo mój proces to jest trochę jak cebula. Albo jak wyciąganie chusteczek. Ja się czasami z tego śmieję, że wiecie, że obdzierasz tą cebulę i możesz ją obdzierać z każdej warstwy. Więc ja tutaj w tym procesie mam takie poczucie, że. Że zawsze jak mam jakąś, jakieś doświadczenie, to jest taka cieniusieńka warstwa, którą mogę zdjąć. A w cebuli są takie błonki, więc ja mam wrażenie, że każdy proces to jest taka błoneczka, którą ja mogę zdjąć. Ale z drugiej strony mój proces wygląda trochę jak takie niekończące się chusteczki higieniczne czyli wiecie, pociągam, już mówię tak, och, jest ostatnia, wyciągam, pociągam, a tam wychodzi następna, I tak, i tak idzie. Idzie. I tak, tak już się chyba pogodziłam z tym, że, że to się nigdy nie skończy, i chyba jest mi całkiem dobrze z tym faktem, że to się nigdy nie skończy, że to w sumie jest całkiem fajne miejsce być e, i widzieć to wszystko, jak to się dzieje, jak to się rozgrywa. Więc, e, no, ale właśnie a propos takiej intencji, bo trochę się rozgadałam, e, takiej, żeby medycyna dała mi to, na co właśnie. Tego, czego potrzebuję. Ja, słuchajcie, mając już taką świadomość pracy, tego, co się generalnie rzecz biorąc, jakby, jak, jak, jak powinnam pracować, mając świadomość odnośnie tej intencji i tak dalej, gdzieś, gdzie w pewnym momencie trochę powiedzmy, straciłam swój taki, swoje takie czucie, a kiedy gdzieś weszłam w jakieś stare tory, ja sobie zrobiłam taką ceremonię, gdzie powiedziałam medycynie. Daj mi to, czego potrzebuję. I to była jedna z trudniejszych dla mnie ceremonii, dlatego że ja weszłam w doświadczenie, weszłam w połączenie takie bardzo silne połączenie. Ja wiedziałam, że jestem połączona, wiedziałam, że jestem wpięta do systemu, wiedziałam, że to wszystko działa. I w tym miejscu zapanowała cisza. Taka koszmarna cisza. I ja wpadłam w popłoch, bo to było po prostu takie zatrzymanie takie, takie miejsce, w którym jakby nie ma już nic. I, e, i wtedy zapytam się medycyny, ale halo, jakby nikogo nie ma w domu, w ogóle o co chodzi? W ogóle, dlaczego ja nic nie słyszę? A medycyna do mnie mówi tak, ale po co tu przyszłaś? Po co tu przyszłaś, skoro nie wiesz czego chcesz? Po co tu przyszłaś? I, I to było rzeczywiście takie doświadczenie. Ono było całe. Ono było praktycznie o ciszy. Tam w przestrzeni panowała cisza. Medycyna mi powiedziała, że dopóki nie będę wiedziała, czego chcę, to ona nie ma mi nic do zaoferowania, bo ja doskonale już umiem to robić. Umiem stawiać intencje, umiem się sobie przyglądać, umiem żyć w tej przestrzeni uważności i jeżeli nie mam pomysłu, po co chcę iść do tamtej przestrzeni, to po jaką cholerę tam przyłoży. Więc medycyna mnie wtedy odprawiła w sposób taki bardzo, bardzo brutalny, ja to sobie bardzo mocno zapamiętałam. I od tego momentu moje intencje stały się jeszcze bardziej szczegółowe. Zaczęłam dokładnie po prostu przychodzić po konkretne rzeczy. Ja przychodzę, załatwiam swoją sprawę i wychodzę. I tyle. I dla mnie ten proces, który się odbywa, jest bardzo uporządkowany i bardzo zamknięty. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu bardzo dużo też pracy wykonuję tutaj. Bo wiecie, jakby ja bardzo mam w sobie dużo smutku, a patrząc na jakby to w jaki sposób. Y, Psytocybina jest przedstawiana jako takie magiczne lekarstwo, taką rzecz, że, że ktoś po prostu może to przyjąć i, i natychmiast wyzdrowienie z depresji, z lęków i tak dalej. I ona ma niesamowitą skuteczność. Rzeczywiście ludzie na nieświadomym są w stanie osiągać niesamowite rezultaty, ale żeby rzeczywiście przejść przez ten proces, taki, żeby uzyskać pełną świadomość i obudzić się i obudzić się i zobaczyć, to rzeczywiście moim zdaniem, po raz kolejny podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. To trzeba się nauczyć z tym pracować, a nie wiem dlaczego, jakby mam wrażenie, patrząc na różnych szamanów, jeżdżąc w różne miejsca, rozmawiając z różnymi ludźmi, mam takie poczucie, że jestem trochę takim outsiderem, jeśli chodzi o moją pracę z psylocybiną, i że jestem taką osobą, która pracuje z nią zupełnie inaczej niż wszyscy. No, ale cóż, są dwie opcje. Albo się nie znam i jestem głupia, albo jestem genialna. <laughs> I tego się trzymam zawsze. I ja sobie zawsze pozwalam, już w tej chwili, zawsze sobie pozwalam robić rzeczy po swojemu w taki sposób, w jaki one dla mnie działają. I to jest kwestia tego, że albo ktoś coś z tego weźmie, albo nie. Nie ma przymusu. Nie ma przymusu. Każdy może mieć swoje inne zdanie i swoje przekonanie. E, jakby ja uważam, że też takim bardzo dużym elementem samorozwoju czasami jest to, żeby robić rzeczy po swojemu. Nawet jeżeli wszyscy inni mówią, że ma być inaczej. Nawet jeżeli ja mówię, że ma być tak, to możecie zrobić to po prostu po swojemu, a możecie też spróbować tego sposobu. Bo może się okazać, że pomimo wszelkich oporów, może się okazać skuteczny. No. Dobrze, kochani, rozgadałam się, ale jak wiecie, o tej, o tej przestrzeni pracy terapeutycznej z placybiną mogę mówić bardzo dużo. I mogę mówić bardzo, bardzo e, otwarcie na ten temat, ale wydaje mi się, że przynajmniej na razie wyczerpałam temat. Oczywiście czekam na pytania od Was, bo dostaję ich od Was bardzo dużo, ale czekam od Was zawsze na pytania. No i oczywiście zachęcam Was do komentowania tego wideo i lajkowania, bo ono zawsze, że tak powiem, wspiera ten kanał i zawsze pomaga się e, temu miejscu zdecydowanie bardziej rozwijać. A oczywiście, zawsze można wesprzeć ten kanał, wciskając przycisk Wesprzy, jeżeli chcecie się wymienić energią pieniądza. A oczywiście, zawsze też można wysłać mi kawę, jak macie ochotę. W linku pod filmem jest link do miejsca, gdzie można po prostu wpaść i postawić mi wirtualną kawę bez żadnej rejestracji, bez niczego. Zawsze będzie mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Dobrze, kochani, żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku. Już niedługo będzie też live i spotkam się z Wami na żywo. Nie mogę się już tego doczekać, a tymczasem kochani, do zobaczenia, buziaki i pa!